Halo, cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Niemiecki Online z Marcinem. Dziś będzie o czasowniku werden. Zapraszam. Większość osób uczących się języka niemieckiego kojarzy czasownik werden przede wszystkim z czasem przyszłym, formą Futur 1. Oczywiście jest to dobre skojarzenie, ale czasownik ten pełni w języku niemieckim jeszcze wiele innych przydatnych funkcji, o których chciałbym opowiedzieć w moim dzisiejszym filmie. Odmianę czasownika werden w czasie teraźniejszym, przeszłym oraz w trybie przypuszczającym znajdziecie w linkach w opisie filmu poniżej w aplikacji Quizlet. Werden tłumaczymy jako zostawać, stawać się. Na przykład sie will Ärztin werden. Ona chce zostać lekarzem. Wiele przydatnych zwrotów możemy stworzyć łącząc czasownik werden z przymiotnikiem. Na przykład rot werden, czerwienić się, kalt werden, stygnąć, ochładzać się, dunkel werden, ściemiać się, czy też reif werden, dojrzewać. Tak mogą te zwroty wyglądać w formie zdań. Er wird rot. On czerwieni się, dein Tee wird kalt, herbata ci stygnie, es wird dunkel, ściemnia się, das Obst wird reif, owoce dojrzewają. Z kolei werden w kombinacji z innym czasownikiem w bezokoliczniku to wspomniana już wcześniej forma czasu przyszłego Futur 1. Na przykład, ich werde viel zu tun haben, będę miał dużo do zrobienia, wann wirst du mich besuchen? Kiedy mnie odwiedzisz? Es wird bestimmt regnen. Na pewno będzie padać. Werdet ihr zu Hause sein? Będziecie w domu. Ale to nie wszystko. Werden to także operator przydatny, potrzebny do stworzenia strony biernej w języku niemieckim, pasywu. Wtedy występuje on w kombinacji z imię-słowem czasu przeszłego particip 2. Na przykład das Haus wird gebaut, dom jest budowany, das Projekt wurde zu Ende gebracht, projekt został ukończony, die Uhr wird repariert, zegarek jest naprawiany, die Wassermelone wurde geschnitten, arbus został pokrojony. Myślicie, że to wszystko? Otóż nie. Jeżeli chcemy w języku niemieckim wyrazić jakieś przypuszczenie, stosujemy także czasownik werden, z tą tylko różnicą, że występuje on wtedy w formie koniunktiv 2, a więc w trybie przypuszczającym w połączeniu z innym czasownikiem w bezokoliczniku. Na przykład ich würde gerne etwas essen. Chętnie bym coś zjadł. Würdest du mir bitte das Salz geben? Podałbyś mi proszę sól. Wenn sie Deutsch besser sprechen würde, würde sie die Stelle bekommen. Gdyby mówiła lepiej po niemiecku, to dostałaby tą posadę. Jak widać, opanowanie czasownika werden, jego odmian w czasie teraźniejszym, w czasie przeszłym, w trybie przypuszczającym, daje nam wiele możliwości do stworzenia wielu potrzebnych i przydatnych, również w codziennym języku, zwrotów w języku niemieckim. Jeżeli podobał Ci się mój film, to oczywiście będzie mi miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Alles Gute. Bis bald. Tschüss.